Siemanko, tu Radek. Chciałem Wam pokazać, jak mniej więcej działa Space Alone. Od razu przepraszam za jakość tego filmiku, jestem beznadziejny w nagrywaniu takich rzeczy i trochę stres mnie zjada, więc mam nadzieję, że się nie pomylę w opisywaniu własnej gry. Dobra. To mamy Space Alone. Jeżeli ktoś grał w Island Alone, to wiele mechanik jest bardzo podobnych, ale rozbudowanych dość znacznie, więc trzeba to szczegółowo omówić. Tu mamy mapę, wybieramy sobie jedną z 13 map przed grą. I tutaj mamy kartę misji, którą także sobie wybieramy. Karta misji jest przeznaczona dla danej liczby graczy. Tutaj mamy, no akurat opisuję wersję angielską, ale to bez znaczenia. Liczba statków, liczba graczy, tryb gry, czyli możemy albo działać w wersji kooperacyjnej, albo rywalizacyjnej, czyli versus. Opis misji, to z czym zaczynamy misję, z jakimi warunkami i to, co musimy zrobić w określonym czasie. Szykując się do gry, potrzebujemy na pewno mapę, kartę postaci, kartę naszego statku. Przy czym dla różnych liczby graczy będziemy mieli oczywiście różną ilość tych elementów. Dla trybu kooperacyjnego będziemy mieli na przykład dwie karty postaci, jeden wspólny statek. W przypadku walki dwóch na dwóch graczy będą dwa statki, po jednym dla każdej drużyny i w różnych wariantach będą się te elementy różnić. Każdy gracz będzie potrzebował pewną ilość elementów. Oczywiście cztery kosteczki długości dla każdego gracza, warto mieć ich też w zapasie na walkę, kilka więcej. Oznaczamy sobie poziom życia, poziom tlenu, poziom energii oraz surowce. Na początku ich nie mamy, mamy materiał biologiczny, minerały, materiał radioaktywny i możliwe do zdobycia punkty nauki. I na torze czasu gry oznaczamy sobie też znacznik. W pogotowiu czeka jeszcze symbol skażenia, który na torze skażenia może się pojawić. Na karcie naszego statku oznaczamy baterię, przy czym poziom baterii jest oznaczony na ogół na karcie misji. Tutaj mamy akurat jedynkę, więc bardzo mało tej energii jest na statku. I na karcie mapy oznaczamy, wybieramy sobie jedno z trzech pól startowych. Na każdej mapie są zawsze trzy propozycje i tam sobie rozpoczynamy naszą grę. Umiejscowiamy naszego astronautę. Dodatkowo przydadzą nam się jeszcze znacznik łazika, dron i w niektórych scenariuszach występują także przeciwnicy z Luna Corps, drony, żołnierze, zbieracze i je też trzeba mieć przygotowane, jeżeli będzie tego wymagała misja. I teraz jak wygląda rozgrywka? Na początek rzucamy sobie czterema kosteczkami i możemy je wykorzystać w dowolny sposób. Jednym z tych elementów jest ruch. Możemy użyć danej wartości kostki, żeby przejść tyle pól, czyli na przykład za piąteczkę możemy sobie przejść 5 pól. No i tutaj mamy pierwszy element mapy, który warto omówić. Niektóre pola są zanieczyszczone i możemy na nich zdobyć skażenie, co jest rzeczą bardzo złą. Wchodząc na przykład na takie pole, które ma poziom drugi skażenia, jest to oznaczone tymi trójkącikami, zyskałbym drugi poziom skażenia, jakbym wszedł na kolejne takie pole, znowu bym zyskał drugi, ale że już jestem na maksa, no to wtedy tracę sobie zdrowie. Jak stracę całe zdrowie, to kończy się gra. Mogę się tym zabezpieczyć za pomocą tarczy, co omówię przy craftingu. To jest pierwszy element ruchu. Ruch jest także blokowany przez tutaj wyrwy, przez które nie możemy przechodzić. Tutaj też pomoże nam crafting w postaci plecaka odrzutowego i skały, które nie są możliwe do przejścia w żaden normalny sposób. Oczywiście jest tutaj też metoda, ale to mówię znacznie później. Więc pierwszym elementem jest ruch w różny sposób ograniczany, który trzeba zawsze przemyśleć. Generalnie cała gra polega na planowaniu, więc warto przed każdym ruchem się solidnie zastanowić. Jeżeli wejdziemy na pole surowca, czy mamy trzy podstawowe surowce, możemy użyć dowolnej kości, żeby go zebrać. Jakiejkolwiek wartości, wtedy skreślamy go z mapy i pojawia się tutaj w naszym wyposażeniu jeden materiał radioaktywny. I teraz jeżeli użylibyśmy tej kości, która jest wymagana przy tym surowcu, czyli jedynki, to nie tylko byśmy zebrali ten surowiec, ale zdobyli także punkt nauki, który
jest nie tylko potrzebny przy budowaniu różnych rzeczy, ale także za jego pomocą możemy wymienić dowolną kość na inną wartość, jaką tylko chcemy, w zamian za ten punkt nauki. Więc jest to bardzo użyteczna rzecz. Następnie możemy podczas swojej tury rozwijać technologie, których mamy tutaj 12. Pierwsze w sumie trzy z nich to są technologie wydobywania surowców, takie podstawowe. Czyli wracając do tej poprzedniej sytuacji, jeżeli byśmy mieli odblokowaną technologię zdobywania materiałów radioaktywnych, czyli byśmy użyli wcześniej czwórki i piątki i byśmy mieli to już odblokowane, to byśmy za każdym razem, kiedy bierzemy z takiego pola podstawowego surowca, zamiast jednego zdobywali dwa surowce. Więc też opłacalna rzecz do odkrycia. Później mamy nadajniki, które są potrzebne w wielu misjach i też do użycia jednego z elementów statku. Więc jak je odblokujemy, to za dowolną kość możemy wybudować taki nadajnik na pustym polu, który rysujemy. Warto zaznaczyć, że takie pola są, oznaczają, że ich nie skreślamy, tylko są wielokrotnego użytku, tak jak tutaj, tutaj, tudzież na statku. Później mamy tarczę. Tutaj wracamy do naszego case'u z skażeniem. Jeżeli odkryjemy taką tarczę, jeżeli będziemy mieli opracowaną tą technologię, czyli w tym przypadku wykorzystamy jedynkę materiał radioaktywny, to mamy domyślnie zawsze w sposób bierny ochronę przed jednym skażeniem, czyli możemy sobie swobodnie wchodzić po polach z jednym trójkącikiem i nic tam się nie dzieje. A jeżeli chcemy wejść na pole z większą ilością, to musimy dodatkowo poświęcić, żeby wzmocnić tą tarczę, jedną dowolną kość o dowolnej wartości i wtedy nic tam się nie dzieje, możemy sobie przechodzić. Jeżeli trafimy na takie pole z trzema, no to byśmy musieli poświęcić aż dwie kości, żeby wyjść zupełnie bez szwanku przez taką wędrówkę, co też wymaga solidnego przemyślenia, jak to zrobić. Tarcza też jest niezbędna podczas walki, dlatego że pozwala nam generować punkty obrony, których normalnie bez tarczy nie będziemy mieć. Następnym elementem są panele solarne. Na każdej mapie jest kilka tak zwanych słonecznych terenów. I kiedy wejdziemy na ich teren i będziemy mieli odblokowaną tą technologię, to za dowolną kość możemy wybudować sobie tutaj panel solarny. O, ładnie można go narysować. I jeżeli go połączymy z naszym statkiem, to co turę, na koniec tury będzie dawał nam jeden energii do naszego statku, co jest bardzo ważnym elementem. Czasami zrobienie tego jest dość trudne, ale na pewno się opłaci. I teraz kolejny element, który wiąże się też z podstawowymi elementami gry, czyli mamy jeszcze ruch z budowaniem sieci energetycznej. I sieć energetyczną budujemy w też bardzo prosty sposób. Wykorzystujemy klasycznie naszą kość ruchu dowolną do poruszania się. I teraz jeżeli użyjemy do tej kości dowolnej innej, nieważne jaka wartość, to na tych wszystkich polach, które przeszliśmy, po prostu narysujemy sieć energetyczną. Przy czym zawsze każda pojedyncza kość wymaga swojej kości. Tak jak tutaj przyszedł trzy, powiedzmy, nie muszę tym siecią łączyć tylko i wyłącznie paneli. To wymaga swojej kości, żeby na tym odcinku też wybudować tą sieć energetyczną. To też ma zastosowanie troszkę szersze, ale to jest jakby najważniejszy element. Kolejnym elementem jest broń laserowa, która po pierwsze pozwala nam wydobywanie z dronów cargo, które zostały pozostawione na tej planecie po poprzednich misjach badawczych, dużej ilości surowców, stosunkowo dużej, bo jeżeli mamy odblokowaną broń laserową, to za dowolną kość możemy wydobyć aż 3 surowce z danego drona jednorazowo. Też go skreślamy i też możemy zyskać tutaj punkt nauki za użycie odpowiedniej kości. Dodatkowo umożliwia to prowadzenie walki, w tym przypadku pozwala na generowanie punktów ataku. Możemy toczyć walkę bez generowania punktów ataku, po prostu może nam się poszczęści ucieczka, ale przeciwnikowi nie będziemy mogli nic zrobić. I jeżeli sami podejdziemy do przeciwnika albo też do innego gracza, którego chcemy zaatakować, kończy się automatycznie nasza tura, nieważne ile jeszcze byśmy mieli kości, lub też przeciwnik poruszy się w swojej turze na sąsiednie pole, rozpoczyna się walka. Tutaj się zawsze przyda karta pomocy. I teraz bierzemy nową pulę kości, dlatego że i tak już jest koniec naszej tury i już tych kości nie możemy więcej użyć. I najpierw rzucamy naszą pulę kości. Najpierw, jeżeli mamy tarczę, wybieramy ile z tych kości przeznaczamy na punkty obrony.
Czyli załóżmy, że chciałbym stworzyć dwa punkty obrony, dwie dowolne kości. Przed rzutem jeszcze tutaj na to przeznaczam, czyli mam dwa punkty obrony, dwa pozostałe rzucam, żeby sprawdzić, ile udaje mi się ataków. I gracz ma tutaj tabelkę, która mówi, ile udaje się zrobić. A udaje się od 2 do 5, od wartości dają po 1 punkt ataku, czyli udało się 2 punkty ataku. Czyli mam 2 punkty ataku i 2 punkty obrony. I teraz dla tego żołnierza Lunacor rzucam także kostką i odczytuję jego wynik z tabelki. I w tym przypadku za 6 on ma brak akcji, to nam się poszczęściło. Za 2 ma 1 atak, za 4 ma 1 punkt obrony i za 2 ma znowu 1 atak. I rozpatrujemy to zawsze na takiej zasadzie, że nasz atak jest pierwszy. Jeżeli zniszczymy przeciwnika, czyli zadamy mu jakiekolwiek obrażenie, to wygrywamy tę walkę. W tym przypadku miałem 2 punkty ataku, on miał 1 punkt obrony, czyli udało się po prostu go zdjąć z mapy. Jeżeli by się nie udało, albo był remis, to wtedy odczytywalibyśmy jego atak kontra moim 2 punktom obrony. Jeżeli bym miał więcej, to ja bym wtedy tracił, albo raczej zyskiwał 1 punkt skażenia, w wyniku czego mógłbym też stracić zdrowie. Jeżeli by walka była nierozstrzygnięta, on w tym miejscu by zostawał i w następnej turze, jeżeli nie przejdę do końca tury z tego miejsca, nie ucieknę od niego, to będę musiał stoczyć kolejny pojedynek. On też się nie dzieje automatycznie od razu. Więc do walki też trzeba się przygotować. Jeżeli bym nie miał żadnego wyposażenia, tylko i wyłącznie rzucałbym na jego ataki, bo mogłoby mi się poszczęścić, że on by miał po prostu tam brak akcji w 4 kościach. To jest mało prawdopodobne, najprawdopodobniej by mnie po prostu uszkodził. Więc to jest tutaj broń laserowa. Następnym elementem jest stacja badawcza, wymagana w wielu misjach, dość trudna do zbudowania. Później mamy bardzo ciekawy element, plecak odrzutowy, który zmienia nam zasady ruchu. Po pierwsze, pozwala nam przechodzić za każdym razem przez wyrwy, ale po drugie pozwala wykonać swój specjalny ruch, czyli za dowolną kość, nieważne jakie wartości, poruszam się dowolną liczbę pól w linii prostej. Czyli w tym przypadku mogę przelecieć pół planszy, tak naprawdę na polu wyrwy nie mogę stanąć, w sensie skończyć ruchu. I potem następnym mogę znowu sobie polecieć dowolną pulę. Akurat przez skały nie mogę przelecieć, ale powiedzmy, że w tą stronę. No więc w zupełnie inny sposób mogę planować swój ruch w momencie, kiedy mam plecak odrzutowy, więc też warto go mieć. I ostatnie 3 technologie to są zaawansowane technologie wydobycia minerałów i je możemy wydobywać wtedy, znaczy minerałów wszystkich zasobów i możemy je wydobywać wtedy ze skał. Jeżeli mamy odblokowany dany rodzaj, czyli na przykład miałbym tutaj za punkt nauki 4 odblokowane wydobywanie materiałów radioaktywnych ze skał, to mógłbym tutaj jednorazowo zdobyć aż 5 materiałów radioaktywnych, co już jest naprawdę bardzo wartościową rzeczą. Więc to są te podstawowe rzeczy. No i teraz jeszcze warto powrócić do tlenu i energii, bo na czym generalnie polega główny problem gry, jeżeli chodzi o poziom trudności. Pierwszy element to jest oczywiście to, że musimy wypełnić warunki misji przed ukończeniem tutaj określonej tury, czyli mamy w tym przypadku 18 tur na przejście tej misji. Jeżeli tutaj dojdziemy do 18, to jeszcze są, jeżeli misja to pozwala, to jeszcze mamy tutaj u góry wskaźnik, który pozwala nam do 26 maksymalnie. Ale jeżeli wejdziemy na symbol danego tlenu albo energii, to go tracimy. Więc w każdej kolejnej turze będziemy coraz słabsi. I teraz jaki mamy sposób na to, żeby temu zapobiec? Sposoby są dwa. Pierwszy jest taki, że będąc na statku możemy bezpośrednio zamieniać energię statku na nasz dowolny zasób. Możemy się na przykład w tym przypadku stracić 2 energii statku i się podładować. Ale oczywiście statek na tym traci energetycznie. Możemy też wykorzystać przenośne laboratorium i w terenie, także nieważne gdzie byśmy nie byli, możemy sobie ten tlen wytwarzać z jednej kości i z jednego materiału biologicznego lub energię z jednej kości i z materiału radioaktywnego i sobie to na spokojnie zwiększamy. I jeżeli sobie rozbudujemy nasze tory, czyli tutaj mamy punkt nauki, materiał biologiczny, skreślamy i będziemy mogli mieć maksymalnie 5 tych zasobów, co już nam daje całkiem sporo spokoju podczas gry. Tak samo w przypadku energii. I oczywiście możemy też zginąć przez zanieczyszczenia i to jest trzeci jakby sposób na przegraną. Teraz przejdźmy do naszego statku.
też jest bardzo istotny element, jeżeli nie kluczowy. To jest też główny element, który odróżnia tą grę od Island Alone. To jest nasz hub, którym możemy sobie właśnie w pierwszej kolejności, jak już teraz wspomniałem, podładować nasze wskaźniki za pomocą energii statku. Ale też mamy pomieszczenia, które są tutaj też całkiem ciekawe. Podstawowym jest generator, który jeżeli jest sprawny, a mamy tutaj możliwość uszkodzenia tych pomieszczeń, co jest na ogół zaznaczone w misji, lub też może się podczas gry wydarzyć, inny gracz może nas zasabotować, lub też jakiś inny element się wydarzy, na przykład przeciążenie generatora przez za dużą energię z paneli solarnych, to mamy dane pomieszczenie uszkodzone i wtedy musimy użyć tych dwóch wartości, które są tutaj, żeby je naprawić. W przypadku generatora nie musimy się martwić o sieć zasilania, ale w przypadku innych pomieszczeń już mamy taką możliwość, że misja będzie określała, że mamy także uszkodzoną sieć zasilania. I zarażamy to wtedy w tym miejscu, to jest sieć, która idzie z generatora. I teraz, żeby naprawić sieć zasilania, czyli żeby móc zasilić to pomieszczenie, to ono wymaga jednej baterii, to musimy mieć też naprawioną sieć zasilania, czyli w tym przypadku musimy użyć jednej kości większej od drugiej, na przykład 3 i 1 i mamy naprawioną tą sieć zasilania i teraz możemy ją podładować baterią, pyk, i na koniec byśmy mogli ją aktywować, to pomieszczenie, za pomocą dowolnej kości, i mamy teraz już system łączności włączony. System łączności jest o tyle ciekawy, że pozwala nam zarządzać akcjami statku z dowolnego miejsca, czyli będąc tutaj mam aktywny system łączności i mogę tutaj robić na statku wszystkie elementy, czyli rozwijać pomieszczenia, zyskiwać różne punkty i praktycznie wszystko poza tymi elementami, które wymagają dostarczenia fizycznego surowców lub też leczenie. Nie mogę się leczyć na odległość. I jeżeli jakieś pomieszczenie jest uszkodzone, to oczywiście też nie możemy go jeszcze aktywować w tym momencie. Więc to jest pierwsza rzecz. Generator, który służy do wytwarzania energii. Tu mamy system łączności, przy czym generator wytwarza energię na dwa sposoby. Albo używamy dowolnej kości, żeby zwiększyć energię o 1. Albo używamy dwóch takich samych kości, żeby zwiększyć ilość energii do następnej granicy. Tutaj mamy dwie granice, czyli nie powiedzmy, że nie mamy w ogóle energii. Używamy dwóch dwójeczek, klik i przeskakuje nam energię do tego poziomu, żebyśmy użyli jeszcze dwóch takich samych, to byśmy mogli naładować baterię na maksa. Więc to jest jeden ze sposobów. Generalnie wtedy z tą energią możemy robić co chcemy. Także możemy ładować statek ze swojej energii, czyli możemy zwiększyć poziom statku, zmniejszając swój. Potem mamy tutaj magazyn, w którym zbieramy surowce, aczkolwiek nie po to, żeby ich użyć, dlatego że one są natychmiast zabezpieczone i używamy ich tylko albo jako element misji, albo po to, żeby zdobyć punkty. Tutaj mamy laboratoria, mamy trzy poziomy laboratoriów. Pierwsze jest dostępne od razu. Możemy za pomocą określonych kości zyskiwać punkty nauki, czyli za piątkę i szóstkę jeden punkt nauki, jak odblokujemy, używając 3 i 5, będziemy mogli za trójkę i dowolną kość, a na trzecim poziomie za jedynkę będziemy mogli też zyskać jeden punkt. Oczywiście możemy wszystkich trzech używać jakby równocześnie, więc tych możliwości na zdobycie punktów nauki dzięki temu staje się zbiera się coraz więcej. Tutaj mamy pokój medyczny i tutaj możemy zmniejszać nasze skażenie lub też za materiał biologiczny i dwie piątki możemy przywrócić także zdrowie. Tutaj mamy laboratorium biologiczne, dzięki któremu możemy także do kolejnej granicy tutaj podwyższyć poziom tlenu za pomocą jednego materiału biologicznego, co też może nam bardzo dużo dać. Mamy jeden materiał biologiczny i możemy przeskoczyć aż na kolejną granicę, więc to też nam może uratować życie. Silnik, który pozwala uciec z planety, wystartować statek. Bardzo często jest to element misji. Trzeba dużo dosyć surowców, żeby go naładować, żeby go uruchomić, dwa punkty nauki, także naprawa i oczywiście sieć zasilania czasami jest wymagana, jeżeli już uszkodzony. I mamy teraz dron i łazik. Jeżeli mamy zasilone to pomieszczenie, aktywujemy drona, on pojawia się na lokacji naszego statku. I teraz w każdej turze możemy go raz użyć. W trybie kooperacyjnym jest to także jedno wspólne użycie jakby na obu graczy. On porusza się maksymalnie 6 pól, przy czym całkowicie ignoruje wszystkie przeszkody, które są dla gracza nieosiągalne. Może zbierać surowce,
dokładnie na takiej samej zasadzie jak gracz, przy czym nie wymaga jego kości, ma jakby swoją, w momencie kiedy zbiera po prostu surowiec, to kończy swoją turę i ten surowiec albo zapisujemy tutaj w polu drona, w tym przypadku bierze materiał biologiczny, więc rysujemy B, albo szykujemy sobie odpowiednie znaczniki i on to może sobie transportować albo na statek w kolejnej turze, pach, i na przykład użyć go w jakimś miejscu, gdzie jest to potrzebne, na przykład właśnie do silnika, albo do magazynu, albo dostarczyć do gracza przez podlecenie na sąsiednie pole i wtedy może tak przekazywać. I też bardzo element istotny, może wykonywać za gracza także misje specjalne. Są cztery misje specjalne, które gracz może wykonywać, bardzo podobne do tych z Iron Throne. Zbierać próbki ziemi, oznaczać granice, rysować, tworzyć mapę oraz zbierać kryształy z powierzchni planety. Więc i to się dzieje wtedy w tym momencie na takich samych zasadach jak gracz. Gracz musi poświęcić daną kość dla drona, żeby to zrobił. Czyli tutaj dron jakby nie robi tego automatycznie, musi być poświęcenie kości ze strony gracza. Także następnie łazik. W momencie, kiedy jest odblokowany, jest oczywiście dużo mniej mobilny i ograniczają go wszystkie przeszkody, które ograniczają gracza. Czyli nie przeleci przez żadne elementy, może się ruszać albo trzy pola, albo się może ruszać dwa pola w trybie budowania sieci. Czyli może wtedy raz, dwa i narysowałby tutaj w tym miejscu sieć. I może przenosić dwa surowce. Przy czym dron i łazik mogą wydobywać surowce tylko i wyłącznie z pól podstawowych, czyli nie z dronów cargo i nie ze skał. I teraz ostatnim elementem są tak zwane pokoje niestandardowe, custom room. I one są także interesujące. Niektóre misje wymagają określonego tutaj pomieszczenia dodatkowego, niestandardowego, ale niektóre pozwalają wybrać sobie dowolne. Mamy akurat angielską instrukcję. Mamy system obronny, który pozwala nam zniszczyć pola wokół ustawionych nadajników, czyli jak gdzieś narysujemy nadajnik i koło niego się zbliży przeciwnik, będziemy mogli go natychmiast zniszczyć, jeżeli uda nam się wyrzucić 1, 2, 3 bez poświęcenia akcji z naszej strony. Więc jeżeli mamy dużo przeciwników i dużo tych nadajników zrobimy na mapie, to także tyczy się walki pomiędzy graczami, to może to dużo zmienić. Mamy laboratorium chemiczne, które pozwala nam wymieniać jedne surowce na inne. Mamy kabinę antyradiacyjną, dzięki której możemy szybko pozbyć się całego skażenia. Mamy stację logistyczną, która pozwala nam się poruszać po sieci energetycznej. Za dowolną kość będziemy mogli się, nieważne w jaki sposób ona będzie zbudowana, za jedną kość na dowolne pole tej sieci się przenieść z jednego pola sieci. Mamy komputer naukowy, który pozwala nam wymieniać bez poświęcenia punktów nauki jedne kości na inne. Tu mamy na takiej zasadzie, że poświęcamy jedną kość, a dwie inne mamy dowolnej wartości, jakie potrzebujemy. Więc czasami to jest coś, co ratuje życie. No i ostatnia to jest stacja geologiczna, która pozwala nam dzięki wybudowaniu sieci przechodzić przez skały, czyli załóżmy, że byśmy byli w tym miejscu i mamy stację geologiczną, to byśmy mogli przejść sobie przez tą skałę. I tutaj to by oznaczało jakby połączenie. I tutaj byśmy mogli dalej budować sieć, byśmy mieli to przejście zagwarantowane. Więc te pokoje niestandardowe też są dość interesującym elementem. No, warto dodać, że wiele map, 10 z map posiada swoje dodatkowe zasady, które troszkę potrafią zmieniać w rozgrywce i trzeba w połączeniu z niektórymi misjami naprawdę się solidnie natrudzić. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że nie będzie jakoś specjalnie problemu, w razie czego proszę pisać na grupie facebookowej, na grupie BGG albo na Discordzie. Tam są specjalne grupy do odpowiadania na wszelkie możliwe pytania. W ostateczności kontaktować się ze mnie, zawsze chętnie odpowiem. Więc dobrej zabawy, dziękuję za wsparcie. I trzymajcie się. Hej.